Sebastian Fabiański udzielił szczerego wywiadu, w którym to otworzył się na temat niedawnego skandalu ze swoim udziałem. Gwiazdor zdradził tam, czy doszło do zdrady z Rafalalą i jakie są jego odczucia po ujawnieniu całej akcji. Wcześniej aktor powiedział na swoim profilu na Instagramie, dlaczego jego syn nie będzie musiał wstydzić się z powodu jego zachowania. Zanim wywiad ujrzał światło dzienne, muzyk zapowiedział go na swoim Instagramie. Przyznał tam, że jego dziecko nie będzie musiało wstydzić się za jego zachowanie, ponieważ każdy człowiek popełnia w swoim życiu błędy. Gwiazdor wyznał, że według niego najważniejsza jest umiejętność przyznania się do poniesionych porażek. Na swoim profilu na Instagramie Sebastian wyznał: ludzie mi piszą czasem, że mój syn będzie się mnie wstydził i tak dalej. No nie będzie się mnie wstydził, bo nigdy nie zamierzałem i nie zamierzam w oczach swojego własnego syna być człowiekiem, który nie popełnia błędów. Człowiekiem, który się nigdy w życiu nie zgubił. Bo to jest to, o co tak naprawdę chodzi w tym życiu. Żeby się gubić, odnajdywać, upadać, wstawać. Nawet jeżeli ojciec popełnia błędy, to się do tego przyzna. A to jest najważniejsze. Gwiazdor udzielił szczerego wywiadu portalowi Pudelek, w którym otworzył się na temat swojego skandalu i zdradził, czy rzeczywiście doszło do zdrady. Podczas rozmowy z Michałem Dziedzicem Sebastian Fabiański przyznał, że doszło do jego spotkania z transpłciową gwiazdą Rafalalą. Aktor wyznał, że wyjątkowo tego dnia dał namówić się na używki, które w połączeniu z jego lekami sprawiły, że całkowicie stracił świadomość. I jak normalnie narkotyków nie biorę, bo nie służą mi za bardzo, tak tego wieczora coś się ze mną wydarzyło takiego, że dałem się namówić, nieważne co i tak dalej, nieistotne. I fizycznie było ze mną wszystko w porządku, ale z racji też tego, że jeszcze biorę leki po śmierci ojca, wizyta w szpitalu psychiatrycznym, to też mówiłem już kilkukrotnie, że mnie poskładało i musiałem się, sam się zgłosiłem tam po pomoc. To prawdopodobnie w połączeniu z te leki, z tym narkotykiem po prostu spowodowały, że mi odcięło w ogóle, mam blackout, nie pamiętam praktycznie nic. Dziennikarz zasugerował, że nawet mimo ciężkiego stanu, aktor musiał przecież znaleźć siłę, aby zadzwonić i umówić się na spotkanie z Rafalalą. Gwiazdor stwierdził, że ktoś musiał go na to nakręcić. Zdradził również, że sam nie chce oceniać, czy w świetle prawa skandalistka szantażowała go, czy nie, a całą sprawę oddał w ręce prawników. Aktor wyjawił także, że zobaczył już wszystkie nagrania, które powstały tego dnia i wie, że nie doszło do stosunku między nim a transpłciową skandalistką. Wyznał, że po dokładnym sprawdzeniu ma pewność, że do niczego między nimi nie doszło. I widziałem materiały, bo wcześniej nie chciałem ich oglądać, bo się bałem, co tam zobaczę, więc wolałem nie wiedzieć. Wolałem żyć w tej pętli, którą sobie sam założyłem na szyję trochę, niż widzieć coś. Natomiast tam nic się nie wydarzyło. Muzyk poruszył również kwestię Ma Fashion i tego, jak zareagowała na całą sytuację. Wyznał, że blogerka nie skreśliła go od razu, ale zachowała się wyjątkowo spokojnie i pozwoliła mu wytłumaczyć całą sytuację. Sebastian Fabiański wyznał, że żałuje tego, co się wydarzyło i publicznie przeprosił matkę swojego dziecka. No nie byłem fair wobec Julki, tak, nie byłem fair. I bardzo to jest dla mnie trudne i haniebne wręcz, że nie byłem fair. I bardzo mi jest z tego powodu przykro i wstyd. Nie chcę tutaj świrować na jakiegoś Lovelasa, bo ja nigdy nie robiłem takich rzeczy, ja nie zdradzałem swoich kobiet. Ale tu było inaczej. No tutaj coś jakoś zwariowałem po prostu i tak, i bardzo jakby przepraszam z tego tytułu i tutaj tak też publicznie przepraszam za to Julię. Dziennikarz poruszył także temat dziecka Gwiazdora i Julii Kuczyńskiej. Aktor popłakał się, mówiąc o swoim synu,
i o tym, że Bastek nie dostanie tego, co Sebastian starał się budować. Budowałem dom i tak dalej. Nie będzie miał przepraszam. Nie będzie miał tego, co budowałem. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o całej sprawie i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z każdym newsem ze świata gwiazd.